Dzień dobry moi kochani. Ten tutorial skupimy się na antywirusie, o którym chciałem wam coś powiedzieć. Jak macie Internet Security Antivirus, antywirus już gadam angielsku. On czasami upierdliwe komunikaty podaje. Na przykład taki komunikat, że się pytacie pobrać aktualizację. Na przykład wejdziemy do ustawień zaawansowanych, abym wam pokazał, jak wyłączyć pewne rzeczy. Jak instalujecie ten antywirus, upewnijcie się, że nie macie internetu włączonego, jak chcecie pozostać w tej starszej wersji 10, wersja 10.0.38. Ja na przykład chciałem się starszej wersji zostać, to na przykład klikacie klawisz F5 na klawiaturze, idziecie do Update Mode, zaznaczacie, że chcecie pytać o aktualizację, odznaczacie Application Update. Następna rzecz to jest, dajcie mi chwilę, antywirus, HIPS. Możecie wyłączyć moduł samoobrony, bo wtedy możecie zamknąć antywirusa, albo możecie ustawić, żeby się manualnie uruchamiał. On-demand komputer scan. Skanowanie komputera na żądanie, tu można zmienić. Idle state to jest, że jest wygaszany ekran. Jak komputer jest uśpiony albo hibernowany, to możecie to odznaczyć. Startup scan możecie odznaczyć. Dyski wymienne odznaczyć albo zaznaczyć, jak wkładacie pendrive'a, bo czasami pendrive'y mają wirusa. Integrować możecie z systemem. Tu jeszcze są dodatkowe opcje poniżej, które można byłoby powyłączać. Jest trochę tego, powiem wam. Ale najważniejsze, żebyście się skupili na antywirusie też. Czekajcie. Następnie chciałem wam coś pokazać. Jak wchodzicie Tools, narzędzia Tools. More Tools, więcej narzędzi tu. W lewym górnym rogu. Tu jest Task Scheduler. W Schedulerze wchodzicie i wyłączacie automatycznie aktualizację, bo wy będziecie sobie mogli manualnie sprawdzać. I nogi nie będzie wam już zawracał głowy, bo wy sami decydować macie, kiedy będzie wam aktualizował. To jest zależy od was. Jak chcecie przywrócić do ustawień poprzednich, to możecie tu kliknąć albo wejść tu i w lewym górnym rogu do schedulera i w schedulerze możecie tu zaznaczyć. Nie wiem, czy scheduler się wymawia, czy inaczej. Ja mówię scheduler, bo mi tak pasuje. Niektórzy mówią scheduler, ale mi się wymawia lepiej tak. Zaplanowane zadania to znaczy w angielsku. Ja je odznaczyłem, bo ja chcę sam decydować o tym, kiedy mam obierać aktualizację. No dobra, to ja się z wami hegnam.